Wszyscy odczuwali potrzebę porozumienia się z tymi, którzy ich wysłali. Zdawali sobie jednak sprawę, że blada jak płótno myszka, skulona w sobie tak, że wyglądała jeszcze bardziej dziecinnie niż zwykle, nie ma dość sił, żeby przesłać wieści do Lormtu. Zgasili małe ognisko. Rentany i Kepliany znowu oddaliły się na otwartą przestrzeń. W tej sytuacji najlepiej nadawały się do roli zwiadowców i obserwatorów. Ich towarzysze mieli nadzieję, że cudzoziemcy zza bramy nie wiedzą, iż ludzie i zwierzęta mogą się porozumiewać za pomocą myśli. Tylko myszka spała tej nocy, jeśli to był sen, a nie uzdrawiający trans. Pozostali wędrowcy siedzieli wokół gasnących popiołów ogniska. Pan Romar przerwał milczenie, które ciążyło im coraz bardziej w miarę jak zapadała noc. Grak ruchem głowy wskazał na olbrzyma, ciemniejszą bryłę majaczącą na tle ściany. Zrobił wszystko, co mógł, byśmy zyskali na czasie. Nie wiemy, czy jego zapora wytrzyma to, co tamci cudzoziemcy mogą zwrócić przeciw nam. Ale powiódł spojrzeniem po twarzach, jakby mógł w ciemności wyraźnie widzieć ich twarze. Powinniśmy zamknąć to przejście na zawsze. Jest nas 11. Może 11 000 lepiej poradziłoby sobie z takim zadaniem. Podsumujmy teraz to, czym dysponujemy. Wprawdzie wielu ludzi z mojej rasy ma wrodzony talent magiczny. Siłę, którą może czerpać w razie potrzeby. Ja jednak nie władam tak wielką mocą, jak oni. Mogę nią kierować w bitwie w ograniczonym stopniu. Moja pani, zerknęła na Illyri, która usadowiła się obok niego, włada siłą zrodzoną w innym świecie i z innej wiedzy. Wyzwolenie Keplianów z mocy zła było tak wielkim wyczynem, jakiego nikt nigdy nie próbował dokonać. Deneverowi powierzono tajemniczą broń znalezioną w Lormcie. Tak jest, panie, ale ja nie należę do starej rasy, a moje zdolności ograniczają się do znajomości żołnierskiego rzemiosła. Ja również, burknął Wucz. Walczyłem z żywymi trupami na Gormie, broniłem granicy przed wrogami tam, dokąd mnie posłano, lecz umiem tylko posługiwać się orężem. Crispin odchrząknął, jego sokół wydał podobny dźwięk. Sokolnicy rodzą się do miecza, tarczy i do braterstwa ze swymi ptakami. Nie władamy mocą, jakkolwiek walczyliśmy w bitwach, w których jej używano. Ale nie my to czyniliśmy. Kerisowi nagle zasło w ustach. Jak wiecie, jestem mieszańcem, synem pani Dahaum i pana Kailana Tregarta. Pochodzę z Eskor, które uważa się za źródło mocy, zarówno światła, jak i ciemności. Tylko że ja nie mam żadnych magicznych zdolności. Powiedział to wyraźnie, starając się, by jego głos brzmiał stanowczo. Nagle ogarnęło go niesamowite uczucie. Wydało mu się, że jest owadem, któremu krytycznie przygląda się jeden z uczonych z Lormtu, a byli wśród nich ludzie interesujący się takimi sprawami. Odwrócił głowę i spojrzał prosto w oczy alizońskiej dziewczyny, które świeciły zielonym blaskiem nawet wtedy, gdy w pobliżu nie było żadnego źródła światła. Nikt nie wie, kim jest, dopóki nie nauczy się ostatniej lekcji. Zabrzmiał w ciemności jej głos, a przemówiła w języku kupców z cudzoziemskim akcentem. Byłam Liarą, opiekunką domowego ogniska, piastunką szczeniąt z Carvonelu. Wśród nas magia, którą nazywacie mocą, uważana jest za coś tak złego, że nawet nie możecie wyobrazić sobie uczuć, jakie w nas budzi, gdy znajdziemy się w jej pobliżu. A przecież przekonałam się, iż mój brat zaakceptował pewne czary i zamierza się nim posłużyć. Potem odkryłam, że moja rasa ma własne sztuczki magiczne. Czyż nie przyciągnęłam wilkołaków? Teraz zaś usiłuję wymazać z pamięci błędne poglądy, których uczono mnie niemal od urodzenia. I wciąż dowiaduję się na nowo, że Liara nie jest taką, za jaką zawsze się uważała. Nie myśl o sobie, towarzyszu broń, jako kalece, zwróciła się do Carisa. Szukaj raczej nowych ścieżek, nieocienionych przez dawne wydarzenia. Twierdzisz, że nie masz talentu. Czy on mówi prawdę? Myślała w myśli, o dziwo tym razem skupiając uwagę na Graku. Będzie władał tym, co ma, gdy nadejdzie taka potrzeba. Odparł szybko olbrzym. Jako strażnik także mam pewne zdolności, które mogą wydawać się dziwaczne w waszym świecie. Ale w mojej ojczyźnie długo uczyłem się nim posługiwać. Ponieważ nie mogę służyć Alatarowi, któremu złożyłem przysięgę, pomagam wam w realizacji waszych celów. Destri odsunęła się nieco od śpiwora myszki. Przez jakiś czas trzymała maleńką dłoń śpiącej dziewczyny, a teraz delikatnie położyła ją na jej piersi. Potem chwyciła amulet. Jest to bitwa jantarowej pani.
Przyszła mi do głowy myśl, która może okazać się pożyteczna. Powiedz mi, zwróciła się bezpośrednio do Illyrii. Wiem, że czarownice utrzymują łączność z Lorntem. Czy jest tam ktoś, kto czci Gunorę? Illyrii nie odpowiedziała od razu. To Liara wymówiła pewne imię. Pani Nolar jest uzdrowicielką i widziałam, jak zapalała lampę Gunory. Stwórz w swoim umyśle wizerunek, Liaro. Tak bym wyraźnie widziała jej rysy, a nawet ujrzała ją przy jakichś codziennych zajęciach. W głosie Destri zabrzmiało wyraźne podniecenie. Siedzieli w milczeniu. Chris uświadomił sobie, że również przywołuje wspomnienia o towarzyszce życia marszałka Duratana. Każdy, kto choć raz zobaczył panią Nolar, nigdy jej nie zapomni, gdyż natura okrutnie napiętnowała ją ciemnoczerwonym znamieniem na policzku, którego nic nie mogło usunąć. Tak, szepnęła Destri. Tak, widzę ją. A teraz, jeśli jantarowa pani okaże mi łaskę, zdawała się mówić do wszystkich obecnych, zajmę się tym, co powinnam uczynić jedynie w jej ulubionej świątyni. Wy zaś, zwróciła się do pana Romara, potem skinieniem głowy wskazała na Graka, a w końcu na panią Illyrii. Musicie strzec mnie tej nocy, gdyż jeśli łączące nas więzi zostaną zerwane, możemy spodziewać się najgorszego. Będę leżała w transie pod osłoną mocy, którą przywołacie, by mnie chronić. Powinna to wszakże być moc ziemi, którą jantarowa pani zna dobrze, a nie wyuczona człowiecza magia. Denever zapaliła jedną z maleńkich obozowych latarenek w odległym kącie zrujnowanej sali, a Destri już rozwijała swój śpiwór. Później sięgnęła po sakwę z medykamentami i zaczęła starannie selekcjonować zioła, wąchając i odrzucając, od czasu do czasu wlewając kilka kropel wyciągu ziołowego do miseczki, tak małej, że mieściła się w jej dłoni. Kiedy skończyła, sięgnęła do wspólnego zapasu wody i umyła twarz i ręce. Następnie skinieniem dłoni przywołała trójkę wybranych przez siebie strażników. Grak usiadł z jednej strony śpiwora, Illyrii w głowie, a Romar w nogach. Trzymając wysoką miseczkę, Destriwie powiedziała półgłosem swoją prośbę. Pani, potrzebujemy twojej pomocy. Jestem jednym z twoich mniej wartościowych stworzeń. O ty, która sprawiłaś, że na naszym świecie pojawiło się życie. Nie proszę jednak o nic dla siebie, lecz dla życia, które umiłowałaś, gdyż ciemność urosła w siłę i jej cień pada na nas. Jednym chaosem wypiła zawartość miseczki, a potem ułożyła się na posłaniu, zamknęła oczy i leżała tak spokojnie jak myszka, skrzyżowawszy dłonie na amulecie. W słabym blasku podróżnej latarki wydawało się, iż stopiła się w jedną całość ze śpiworem i kamieniami, na których spoczywała. Najpierw otoczyła ją nicość, potem zaś poczuła podmuch wiatru, który jednak nie smaknął jej zimowym chłodem, lecz niósł ciepło lata i woń kwiatów. Mogłaby odpoczywać w łożu. Nie, gdzieś w głębi jej istoty coś się zaiskrzyło. Nie ma czasu na odpoczynek. Nie o to prosiła, lecz o coś tak wielkiego, iż obawiała się, że nie starczy talentu, by przyjąć ten dar. Znaleźć, musi tego poszukać i znaleźć. Ciepły wiatr ucichł i jakby w odpowiedzi na wyrzuty sumienia, nieznana siła poniosła Destri tak szybko, że zaparło jej dech w piersi. Znaleźć. Musi stale o tym pamiętać. Oczami duszy kapłanka ujrzała teraz jaskrawy blask, jaskrawszy od wszystkiego, co widziała, odkąd opuściła świątynię Gunory, gdyż na stole stały dwie lampy, podkręcone tak, by dawały jak najwięcej światła, a na półkach inne. Natychmiast zrozumiała, gdzie się znalazła w odpowiedzi na swoją prośbę. W pracowni zielarki, uzdrowicielki. Nieznajoma niewiasta siedziała przy oświetlonym stole, przytrzymując jedną dłonią dokument tak starożytny, że wyryto go na miedzianej blasze, a palcami drugiej wodząc po linijkach i wymawiając szeptem słowo po słowie. Nagle podniosła głowę i utkwiła wzrok w miejscu, w którym stałaby Destri, gdyby była obecna ciałem, a nie duchem. Zielarka otworzyła szeroko oczy i patrzyła z niedowierzaniem. Ty jesteś wysłanniczką, powiedziała wstając szybko ze stołka. A przecież nie szukasz którejś czarownic. I jestem wybranką jantarowej pani, odparła w myśli Destri. Nolar przesunęła dłonią po naznaczonym krwawym piętnem policzku, może nieświadomie powtarzając gest, którym niegdyś próbowała zasłaniać szpecące ją znamię. Potrójna w jedności strażniczka wszystkiego, co żyje, niech zawsze będzie z nami. Wypowiedziała rozpoznawczą formułkę czciciele Gunory. Jak mogę usłużyć tej, która cię tu przysłała?
Naszą czarownicę przytłoczyło to, czego się dowiedziała. Dlatego muszę zamiast niej przekazać złe wieści. Szybko, gdyż nie miała pojęcia, jak długo potrwa trans, opisała Nolar najnowsze odkrycie myszki i wyłuszczyła, czego w związku z tym potrzebują. Jeżeli odkryliście jakiegoś magicznego strażnika, zakończyła, potrzebujemy go teraz za wszelką cenę. Obawiamy się, że nasz świat mogą napaść istoty po stokroć gorsze od kolderczyków. Ja zawahała się, budziła się z transu. Nigdy dotąd bowiem nie poddawała swego talentu tak ciężkiej próbie. Pomocy, wsparcia! Z największym trudem wymówiła bezgłośnie dwa ostatnie słowa. Potem kapłankę ponownie otoczyła bezdenna pustka i poczuła, że unosi ją ten sam nieziemski wiatr. Nolar stała tylko chwilę, gdyż nadal przepełniało ją zdumienie i lęk. Później szybko podeszła do półki, na której stał mały gong. Uderzyła weń pośpiesznie, a jego dźwięk napełnił nie tylko pracownię, lecz dotarł również do pobliskich korytarzy i komnat. Nolar zawołał dobrze znany głos. Czuła, że Duratan odpowie pierwszy. Zawsze tak było. Kiedy potrzebowała, niezwłocznie zjawiał się u jej boku. Marszałek nie miał na sobie zbroi. Nosił jednak miecz u pasa i wszyscy wiedzieli, że dobrze włada brzeszczotem, którego używał od wielu lat. Czy zdoła jednak stawić czoło armii uzbrojonej w dziwny, straszny oręż tak oddanej ciemności, iż jej dowódcy mogli otworzyć krwawą bramę? Małżonek tymczasem już objął ją ramieniem. Zwołaliśmy na radę. Jesteśmy wszakże silniejsi niż dotychczas. Hilarion powrócił. Dlatego wszyscy zostali wezwani. Na południu, szepnęła cichutko. Och, Duratanie, to tak daleko. Lormt, południe, zapomniane miasto. Nie było to tak wielkie zgromadzenie jak to, które zebrało się wiele miesięcy temu w mieście S, ale jego decyzje mogły na zawsze zmienić losy świata. Simon Tregart i Jelight. Simon właśnie przybył do domu ze zwiadu przeprowadzonego na północy Eskor. Dahaum i Kailan, mędrzec Morew i o dziwo pani Merew, po bokach której usiadły Mewa i Wiklina, jakby zjednoczyła je teraz wspólnota interesów. Katea zaś siedziała, zmuszając się do spokoju. Mięśnie jej ciała były napięte. Przypominała wielkiego kota szykującego się do ataku na zdobycz, którą zręcznie wytropił. Wyjaśnij przyczynę alarmu. To Simon Tregart, a nie Mewa, zdawał się w tej chwili przewodniczyć na radzie. Nolar ruszyła do przodu i stanęła za najbliższym pustym krzesłem, lecz nie usiadła. Zerknąwszy ostrożnie na dwie czarownice, zaczęła szybko meldować. Dahaum zacisnęła przed sobą palce. Jasne loki pani zielonych przestworzy pociemniały na modłem jej rasy, aż stały się czarne jak najciemniejsza noc, skóra zaś przybrała barwę kredy. Adept Hilarion, który dotychczas chodził po komnacie, zatrzymał się nagle i wpatrywał się w Nolar w taki sposób, jakby chciał wydobyć z niej słowa szybciej niż mogła wypowiedzieć. No więc, Mywa spojrzała na adepta. Jakiego czardziejskiego majstersztyku możesz teraz dokonać? Kolderska noc trwała wiele lat i o mało nas nie zniszczyła. Czy czekamy na drugą taką katastrofę? Dotykała swego klejnotu i mrużąc oczy nie odrywała wzroku od Hilariona. Skarpiańskie czarownice od bardzo dawna nie spotkały mężczyzny, który twierdzi, że włada mocą. Lecz Hilarion pochodził z odległej epoki, żył na długo przed powstaniem ich organizacji. Przybyłem z pewnymi informacjami, odrzekł szorstko adept. Sięgaliśmy jeszcze przed położeniem kamienia węgielnego do tej skarbnicy wiedzy. Bramy będące naszymi zabawkami, och, ja również się nimi zabawiałem, zanim wpadłem w pułapkę z powodu własnej lekkomyślności. Zrodziła ciekawość jednego człowieka, Arskro. A tutaj w Lormcie, za pozwoleniem twoim, twoich sióstr, pochylił głowę w stronę Mewy, przeprowadzono poszukiwania wszelkich wzmianek o nim i o jego czynach wśród bogactwa zapisanych legend i kronik historycznych. Nie mamy pojęcia, co może znajdować się gdzie indziej w naszym świecie, w Arwonie lub w nieznanym nam krajach. Lecz zrodzony w umyśle jednego adepta plan konstrukcji magicznych przejść w czasie i przestrzeni z entuzjazmem pochwycili inni władcy mocy, wprowadzili w życie i udoskonalili. A co to wszystko ma wspólnego z cudzoziemcami, którym teraz musimy stawić czoło? Zapytała kwaśno Mewa. Można zrekonstruować wiedzę zrodzoną w umyśle jednego człowieka. 100 lat szukalibyśmy tego, czego dostarczył nam mędrzec Morew. W połączeniu z moją znajomością bram,
Dysponujemy teraz pewnymi informacjami, które spróbujemy wykorzystać w praktyce. A czy nam się powiedzie? Wzruszył ramionami. Tak to już jest z najwyższą magią. Nigdy nie można przewidzieć jej skutków. Można tylko spekulować na jej temat albo próbować działać w desperacji. Otrzymaliśmy wieści od naszych wysłanników, którzy wyruszyli na południe. Wtrącił głębokim głosem Simon. Ręka Jelight spoczywała na jej kolanie. Simon zacisnął na niej dłoń, jakby za wszelką cenę pragnął zatrzymać to, co do niego należy. Nie mają dość czasu. Kapłanka, która przemawia w imieniu Gunory, Destri, Rengnant, w przeszłości stawiała czoło potężnemu złu, a my również wzięliśmy udział w tamtej bitwie. Powiada, że ich czarownica jest wyczerpana. A ile mil wrogiego terytorium, nie mówiąc już o górach, dzieli nas od nich? Jeśli znaleźlibyśmy rozwiązanie tego problemu, klucz do krwawej bramy, jak moglibyśmy dać go najbardziej potrzebującym? A gdyby nawet poznali ów czar, czy zdołaliby się nim posłużyć? Przecież działoby się to z daleka od miejsca, w którym go utkano. Hilarion powoli pokiwał głową. Wydaje ci się, że nie zadaliśmy już sobie każdego z tych pytań, choć dopiero teraz zrozumiałem, w jak rozpaczliwej sytuacji się znaleźliśmy. Z jakiegoś powodu Nolar oderwała swoją uwagę od dyskutujących mężczyzn i jeszcze raz skupiała ją na Dachau. Pani Zielonej Doliny, jedna z tych, którzy stawiali opór siłą ciemności dłużej niż uzdrowicielka i mogłaby policzyć te wszystkie lata, ponownie zmieniła wygląd. Jej czarne włosy przybrały srebrzystą barwę, jakby naznaczył je czas, twarz zaś ściągnęła się i wychudła. Kalian również musiał zauważyć tę przemianę, gdyż podniósł się, odsuwając krzesło, i stanął nad Dachau, jakby samą swą obecnością mógł odegnać grożące niebezpieczeństwo. Jego małżonka zwróciła się bezpośrednio do Hilariona. Mogłoby się wydawać, że są zupełnie sami w komnacie. Wiesz, co można zrobić? Co mogę spróbować zrobić? Poprawił ją. Tylko ty? Teraz tylko ja. Długo musielibyśmy szukać kogoś obdarzonego dostatecznie wielkim talentem magicznym. I jeszcze dłużej uczyć go tego wszystkiego. Wyraz zmęczenia i zawodu jakby stężał na twarzy pani Zielonych Przestworzy, która przestała się zmieniać. W takim razie jest tylko jeden sposób. Dachau wstała i zdając się nie widzieć wyciągniętej ręki Kailana, podeszła do Hilariona tak blisko, iż mogłaby go dotknąć. Oblicze adepto zmieniło się teraz. Między brwiami pojawiła się zmarszczka bólu. Kto miałby to zrobić? Młodziutka czarownica nie zdołałaby tego uczynić. Nie sądzę też, by można oderwać kapłankę Gunoro od jej pani. Jest wprawdzie Romar ze starej rasy, który ma talent magiczny, ale... Hilarion powoli pokręcił głową. Któryś z sokolników? Ich umysły pracują inaczej niż nasze. Strażnicy graniczni. Dachau odpowiedziała tylko jednym słowem. Kerys. Twój syn? Zastanów się, Hilarionie. W jego żyłach płynie krew starej rasy, zmieszana z krwią przybysza z innego świata, a urodził się w Eskor. Nie ma też żadnych magicznych zdolności, które mogłyby się przebudzić i uniemożliwić wymianę. Kto wie, co może wyniknąć z takiego wtrącania się w ludzkie życie, sprzeciwił się adept. Maska starości powoli znikała z lica Dachau. Wszyscy członkowie naszej rasy zrodzeni są do walki z ciemnością. Kerys zwalczał sługi zła od chwili, gdy mógł zadać cios ognistym biczem i utrzymać miecz w dłoni. Wybór, zaczął Hilarion. Jelight skinęła głową, domyślając się, co zamierzał powiedzieć. Wybór należy do niego. Musi też wiedzieć, że może drogo za to zapłacić. Kalen w tym czasie podszedł do Hilariona i Dachau. Teraz Simon wstał z ponurą miną. Co zamierzasz uczynić? Kalen zapytał pierwszy. Wiedza niezbędna do zamknięcia krwawej bramy kryje się tutaj. Adept dotknął swego czoła. I tylko ja jeden umiem się nią posłużyć. Później mogłoby być inaczej, ale na południu liczy się każda chwila. Nie zdołam osobiście dotrzeć na czas do tamtego miasta. Dlatego zawahał się, a potem ciągnął. Potrzebuję ciała i umysłu, do którego będę mógł wejść. Jeśli Kerys się zgodzi... Zrobić to, co zrobiłbym sam, gdybym tam się znalazł. Za jaką cenę? Kailan dołączył do Dachau.
Wprawdzie nauczył się panować nad sobą w większości sytuacji. Teraz jednak jego twarz spochmurniała i zagościł na niej martwy spokój, tak jak na obliczu Simona Tregarta. Cena jest wielka. Ku zaskoczeniu Nolar to czarownica zwana Mewą wtrąciła się do rozmowy. Kiedy adept wycofa swą jaś z chłopca, może za nim pozostać tylko bezmyślna powłoka, której nikt nie przywróci do dawnego stanu. Nie ma on bowiem talentu magicznego, by zakorzenić swoją osobowość. Nie! Nolar nie zdołała powstrzymać okrzyku protestu. Kerys przypomniała sobie chłopca, który tak się cieszył z perspektywy dalekiej wyprawy, gdy się dowiedział, że ma być jednym ze zwiadowców. Ona miała zniszczoną twarz, on zaś wewnętrzne piętno. Był przecież mieszańcem pozbawionym daru władania czarodziejską mocą. A jednak, choć w pełni zdawał sobie z tego sprawę, nie stał się zgorzkniałym odludkiem. Twarz Simona poszarzała tak, jak nieco wcześniej lico Dachau. Kajlan walnął pięścią w rozwartą dłoń. Jego oczy błysnęły gniewnie. Zapadłej nagle pełnej napięcia ciszy usłyszeli zgrzyt kredy pani Merew, która odwróciła teraz swoją tabliczkę i trzyma ją w górze, żeby wszyscy mogli odczytać to, co napisała wielkimi literami. Każdy ma prawo wyboru. Nie poniżajcie go, odmawiając mu tego. Powinniście go o to zapytać. Pomimo tego kategorycznego stwierdzenia łza spłynęła z kącika jej oka. Simon wyciągnął przed siebie rękę, jakby szukał oparcia i znalazł je szybko, gdyż Jelight zaraz podeszła do niego. Jest z rodu Tregartów. Nie podziękowałby wam za to, że nie daliście mu możliwości wyboru. Jak to zrobimy? Po raz pierwszy zabrzmiał cichy głos mędrca Morewa. Jeżeli zamierzacie skontaktować się z Kerrisem i wyjaśnić mu, co do niego należy, powinniście uczynić to wkrótce. Włosy Dachau miały teraz barwę zwiędłych liści i tylko oczy zdawały się żyć w jej zmartwiałej twarzy. Jest krwią z naszej krwi, nie patrząc chwyciła dłoń Kajlana. Musimy go odnaleźć. W takim razie zróbmy to zaraz. Oczywiście był to sen, ale wydawał się jak taki prawdziwy. Kerys leżał w łożu w swojej komnacie pałacu Dachau w Zielonej Dolinie, który zawsze był jego prawdziwym domem. Z boku widział żywe ściany z klitnących pnączy. W górze strzecha z ptasich piór szeleściła cicho na wietrze. Czuł się niezwykle zadowolony, złączony w jedną całość ze wszystkim, co go otaczało. A zdarzyło mu się to tylko kilka razy w życiu. Podobne uczucie sprawiło, iż wierzył, że ma jednak głęboko ukryte magiczne zdolności i że niebawem je odkryje. Kątem oka dostrzegł jakiś ruch i odwróciwszy lekko głowę, zobaczył swoich rodziców siedzących na matach i obserwujących go w zamyśleniu. Może był chory? Kerysie, wyciągnięta dłoń matki nie dotknęła jego czoła. Zapamiętaj. Jak tu się znalazł? To była Dolina Zielonych Przestworzy, a nie dziwne, zrujnowane miasto. Dachau nie dała mu jednak czasu na zadawanie pytań. Ty i twoi towarzysze potrzebujecie pomocy. Macie tak mało czasu. Musisz dokonać pewnego wyboru, synu. Teraz Kajlan uśmiechnął się do Kerysa, ale jakoś krzywo, jakby całą siłą woli zmuszał się do uśmiechu. Hilarion, ciągnęła Dachau, znalazł magiczny klucz, lecz wyłącznie on może go użyć. Tylko w jeden sposób zdoła dostarczyć go do krwawej bramy, zanim wtargnie przez nią zło. Ponieważ nie jest w stanie przebyć dzielącej was odległości, potrzebuje ciała, którym będzie mógł się posłużyć. Lodowaty dreszcz wstrząsnął Kerrisem. Zarzucanie wielkich czarów zawsze płaci się pewną cenę. Może nie pytał na głos, tylko w myśli. Jaka będzie cena tym razem? Wszystko zależy od wyboru, jakiego dokonasz, synu. Jeżeli z własnej woli zgodzisz się zostać narzędziem Hilariona, to możliwe, że... Zagryzła wargi. Kajlan trzymał ręce w pobliżu broni, jakby usłyszał sygnał do walki. Możliwe, że po wycofaniu się Hilariona... Umrę, dokończył spokojnie Kerys. Twoja osobowość może umrzeć, ciało zaś może żyć jeszcze jakiś czas. Kerys zamknął oczy, obładnął nim strach. Słowa ojca były straszniejsze niż wyrok śmierci. Milczał długą chwilę. Wybór należy do ciebie. Głos Kajlana przeszył go jak stalowy brzeszczot. Kerys spojrzał na ojca, potem na matkę. Był mieszańcem dwóch różnych ras, ale wyglądało na to, iż jest coś wart, jeśli... Jestem z rogu Tregartów,
Powtórzył te słowa na głos, jak często wypowiadał je w myśli w ostatnich latach. Służę tam, gdzie mogę okazać się najbardziej użyteczny. Jeżeli zginę w służbie światła, czyż mógłbym pragnąć piękniejszej śmierci? Powiedzcie Hilarionowi, że moje ciało czeka na niego i że mamy bardzo mało czasu. Dostrzegł wokół siebie jakiś błysk, migotanie barw. Zadrżał. Co takiego obiecał? Ale może takie było jego przeznaczenie? Może urodził się bez talentu magicznego właśnie po to, by dokonać takiego wyboru? Całą siłą woli walczy z paraliżującym go przerażeniem. Jak długo pozostanie sobą? Kiedy Hilarion przybędzie, aby odebrać mu to, co dotąd należało tylko do niego? Widział teraz blade światło zbliżające się od strony wejścia do zrujnowanej sali. Usłyszał też żałosny jęk. Nie, to nie on jęczał. I podziękował za to w duchu wielkim mocą. Dostrzegł wokół siebie jakiś ruch. Wiedział jednak, że musi pozostać właśnie w tym miejscu, trwać i czekać. Stał się małym, słabym stworzeniem, uciekającym zacienioną stroną szarej drogi, aż wreszcie skulił się pod ścianą, której nie zdołał ominąć. Prześladowca dogonił go. Jaskrawy błysk oślepił na chwilę wędrowców, których oczy przyzwyczaiły się do półmroku panującego we wnętrzu zrujnowanej budowli. Myszka usiadła prosto. Nie dotknęła swego klejnotu, który jednak płonął tak jasno, jakby przywołała jego moc. Amulet Destri rozgrzał się i parzył jej dłonie. Otaczała ich moc tak wielka, że przenikała aż do szpiku kości, że czuło się jej smak. Kiedy kapłanka odzyskała wzrok, zobaczyła, iż Kerys stoi, patrząc ponad nimi w stronę wejścia. Kerys? Nie. Gdy bardzo uważnie mu się przyjrzała, wydało jej się, iż jego ciało zafalowało, rozdwoiło się w dziwny sposób. To Hilarion. Myszka zerwała się na równe nogi. Ten, który jeszcze nie tak dawno był Kerysem, spojrzał na nią. Powierzono mi pewne zadanie i muszę wykonać je teraz. Nie zwracając więcej uwagi na nikogo z obecnych, ruszył prosto w stronę drzwi. Widząc to, Liara chwyciła myszkę za rękaw tak mocno, że czarownica nie mogła się poruszyć. Co się stało? Zapytała Alizonka. Pozostali szemrali coraz głośniej, choć niektórzy odeszli na bok, by zrobić przejście adeptowi. Przybył Hilarion. Klucz! On musi mieć klucz! A Kerys? Zapytał nerwowo pan Romar. Dokonał wyboru. Oda usługę w ten sposób, odpowiedziała myszka. Wszyscy byli już na nogach i szli za Kerysem na zewnątrz. Właśnie wschodziło słońce. Liara zwróciła się teraz do Destri. Nie rozumiem. Kerys otworzył pewną bramę, która jest z nim samym, pozwalając wejść w nią Hilarionowi. Kapłanka bezradnie ściskała w dłoniach swój amulet. To była jej wina. Więc ten tam jest teraz waszym wielkim magiem? Wskazała ręką Alizonka. A gdzie Kerys? Może nigdy się nie dowiemy. Destri pokręciła powoli głową. Usłyszała zduszony okrzyk protestu Liary. Nie odpowiedziała, skupiając całą swoją uwagę na tym, który ich prowadził, choć może nie zdawał sobie sprawy, że ktoś mu towarzyszy. Miał gołą głowę, nie nosił ani hełmu, ani misiurki. Jego dłonie zwisały swobodnie po bokach, lecz z dala od broni. Poranny wiatr uniósł jego ciemny lok, a potem ucichł, jakby nawet on nie mógł już dłużej dotykać maga. Tak weszli do ogromnego miasta. Ci, którzy byli uzbrojeni, zachowali oręż. Z pomiędzy czerwono-brunatnych wież wyszły Kepliany i Jasta, ale Rentan nie podszedł jak zwykle do Kerysa. Destri słyszała głosy wokół siebie, lecz nie próbowała rozróżnić słów. Hilarion przywoływał tak wielką moc, że kapłanka Gunory nawet nie mogła sobie tego wyobrazić. Podejrzewała jednak, że może myszka ma pewne pojęcie o tym, co się stanie. Starożytne ulice przepływały obok nich jak woda. Kerys nie spoglądał na boki, ale skręcał raz w jedną, raz w drugą stronę, jakby dobrze znał drogę. Potem dotarli do pola z wizji myszki. Grak w jakiś sposób znalazł się tuż za Kerysem, jak towarzysz broni w boju. Stworzona przezeń zapora nadal istniała, pnączane i zwiędły. Wielkie ciernie nie opadły, a złowieszcze kwiaty wyglądały jak czerwone i żółte spotki. Na pewno żaden mieszkaniec opanowanego przez ciemność świata nie próbował wtargnąć przez krwawą bramę. Ciało Kerysa wydawało się teraz bardziej mgliste, jakby w jego wnętrzu toczyła się walka o zachowanie pionowej postawy i równego kroku. Kerys stanął. Jego ciało stanęło pomiędzy kolumnami.
Towarzyszący mu ludzie i zwierzęta ustawili się półkolem poza nim. Tylko Grak nie odstępował adepta. Usłyszeli grzmot. Olbrzym położył podobną do łapy rękę na ramieniu tego, który był niedawno Kerisem i mocnym szarpnięciem odciągnął go do tyłu. Destri przycisnęła dłoń do nosa. Blada, bliska mdłości myszka tuliła się do Liary, a pani Iliry, nałożywszy strzał na cięciwę łuku, stanęła obok nich, by je uchronić. To była krew, smród krwi powiększony przez złe moce. Od strony wzniesionej przez Graka zapory dobiegł jej głośny trzask. Przez roślinny mur przedarł się szeroki przód jednego z pojazdów, który myszka ujrzała w wizji. Rozerwawszy pnącza, obrócił się i skręcił w lewo, najwyraźniej przez nikogo niekontrolowany. Lecz była to tylko pierwsza dziwaczna maszyna z obcego świata. Czekający przed kolumnami wędrowcy musieli się pospiesznie rozproszyć, zrozumieli bowiem, że nikt nie kieruje metalowymi potworami. Wychylone na zewnątrz innego pojazdu ciało musnęło bruk tuż obok Destri. Jeszcze inny żelazny czołg przebił się przez wyłom w roślinnym murze. Strzała Iliri zaśpiewała pieśń śmierci. Jakiś mężczyzna na poły uniósł się konwulsyjnym ruchem, wypadł z pojazdu i nabił się na wielki kolec, który jeszcze nie oderwał się całkowicie od łodygi. Coś szarpnęło maszyną, która zakołysała się gwałtownie. Może próbowała zawrócić, ale uniemożliwiła jej to moc krwawej bramy. Ten, kto przedtem był Kerisem, poruszył się, lecz nie sięgnął po broń. Podniósł głos tak, że zdawał się odbijać echem od nieba. Pochodzimy z tej ziemi. To, co się tutaj dzieje, zrodziło się z niej i tylko z niej. Wyciągnął przed siebie dłonie. Pojawiły się na nich kule fioletowego ognia, które rozjarzyły się jaskrawym światłem. Zdawało się, że chciwie żywią się ciałem człowieka, dającego im oparcie. Arskro! Zawołał dźwięcznym głosem adept, jakby imię starożytnego maga było zawołaniem bojowym. Ponieważ równowaga istnieje zawsze i wszędzie, niech więc teraz sama wróci do poprzedniego stanu. Stojący za Hilarionem ludzie i zwierzęta przestraszyli się mimo woli, przywołał bowiem najstarszych wielkich adeptów i adeptki. Z każdym wypowiedzianym imieniem fioletowy ogień potężniał i piął się coraz wyżej. Pojazd, który wytoczył się przez resztki bramy, znieruchomiał. Nikt z jego jednak nie wysiadł. Nie pokazała się też za nim żadna groźna metalowa maska. Ramono, Lete, Nive, Gunoro, Matki Ziemi, stworzycielki wszystkiego, co żyje. Hilarion mówił wyraźnie, głos mu nie drżał jak wtedy, kiedy zaczął, lecz ciało, w którym teraz przebywał, kołysało się coraz mocniej. To nie są nasze drzwi. Uczyńcie nam tę łaskę, wielkie władczynie mocy, i zniszczcie je. Niech rozpłyną się w nicość. Ostatnie słowo zadźwięczało jak dzwon. Płomień gorejący, dotąd w dłoniach adepta, oderwał się od nich, uderzył w kolumny krwawej bramy i wszystko, co się między nimi znajdowało. Filary same stały się pochodniami, zmieniając barwę z fioletowej na purpurową. Myszka rozpoznała w tej przemianie szczyty mocy, jakiej może nikt dotąd nie przywołał. Purpurowe języki ognia sięgały wysoko, lecz nie bił od nich żar. Smród krwi rozwiał się, a kolumny kurczyły się coraz bardziej, nie pozostawiając po sobie nawet popiołu. Wraz z nimi zniknęły resztki zbudowanej przez Graka zapory i czołg, który znieruchomiał w przejściu z jednego świata do drugiego. Maszyny, które go poprzedziły, roztrzaskały się o ruiny i pozbawione okien wieże. Zerwał się silny wiatr. Wędrowcy musieli trzymać się siebie wzajemnie, aby nie zwalił ich z nóg. A potem? Potem zobaczyli, że wielka równina jest pusta, zaś gładki dotąd bruk zaczął pękać i rozpadać się na kawałki. Dłonie Kerisa już nie trzymały magicznego ognia. Zwisały bezwładnie po bokach. Grak poruszył się tak zręcznie i szybko, jak to tylko on potrafił, i pochwycił Eskorianina w chwili, gdy ten potknął się i zachwiał. Niesamowite falowanie konturów jego ciała ustało. Był znów materialny. Ponownie stał się sobą. Czy rzeczywiście? Instynkt uzdrawiaczki kazał Destri podbiec do Kerisa. Grak pochwycił ciało młodzieńca, jakby nic nie ważyło, zaniósł je do jednej z kęp trawy i ułożył na niej w oczekiwaniu na pomoc kapłanki Gunory. Keris żył. Przekonała się o tym, sprawdziwszy jego puls. Jednakże jego serce było wolno i nierówno. Zrozumiała, że Hilarion odszedł. Mogli tylko mieć nadzieję, że ceną ocalenia ich świata nie będzie unicestwienie osobowości młodzieńca. Grak ujął w dłonie głowę Kerisa i zamknął oczy.
Destriwy czuła, że szuka życia, starając się odnaleźć je w jakimś zakamarku umysłu i uwolnić. Wydawało się, że syn Kailana śpi. Nie, nie śpi, ale jego osobowość jakby odeszła, by nigdy nie wrócić. Destri nie mogła się z tym pogodzić. Myszka uklękła z drugiej strony. Łzy płynęły po jej policzkach, gdy powiedziała: Siostro, eskarpiańskie czarownice już dawno oddzieliły swoją moc od tej, którą znali i której używali dawni adepci. Ja już nic nie mogę dla niego zrobić. I otwarcie wybuchnęła płaczem, a klejnot czarownicy spoczywający na jej piersi był matowy i pozbawiony życia. Destri przypomniała sobie imiona, które wypowiedział Hilarion. Wzywał Niwę, która zawsze kroczyła drogą prawdy, Letę strzegącą bramy narodzin życia, oraz Gunorę, jej własną umiłowaną jantarową panią. Nie musiała przywoływać jej głosem, wiedziały przecież, co kryje się w jej sercu. Nie obawiając się już niczego, gdyż załogi metalowych pojazdów zginęły, a ich krwawa brama została zniszczona, wędrowcy opuścili dolne miasto. Graknius Karisa. To, co się tu wydarzyło, pozbawiło sił ich wszystkich. Nawet kepliany szły z pochylonymi głowami, jakby biegły przez cały dzień. Destri, Myszka i pozostali wędrowcy zwinęli obóz, nie chcąc dłużej ukrywać się wśród wilgotnych murów. Liara skuliła się u stóp Karisa. Słyszałam, jak pan Romar powiedział, że jego ciało może żyć, ale dusza je opuściła. Przemówiła cicho, po czym splotła dłonie i ciągnęła. Wszystkie ludy mają swoich bohaterów. Mój dom dodał swych synów do listy herosów Alizonu. Ale zaryzykować utratę duszy? Nie rozumiem tego. Tak wielu rzeczy nie rozumiem. Wiem tylko, że muszą się ich nauczyć. Wszyscy uczymy się przez całe życie. Myszka uśmiechnęła się smutno. Jeśli nie, to nie stajemy się tym, kim powinniśmy być od urodzenia. Karis uważał się za gorszego, ponieważ nie miał magicznego talentu. A przecież obdarzona nim osoba nie zdołałaby przyjąć w swoim ciele Hilariona. Siostro, zwróciła się do Destri, czy jest dla niego jakaś nadzieja? Nie wiem, gdyż nigdy nie widziałam czegoś takiego, choć o tym słyszałam, odrzekła kapłanka. Możemy tylko mieć nadzieję, że się obudzi. A jednak choć po kolei czuwały przy nim, nie odzyskał przytomności. O zmierzchu Myszka odeszła dość daleko od nieprzytomnego Karisa, żeby echo dzian Hilariona nie osłabiło jej niemego wołania i przekazała Mewie ostatnie wieści. A co z tym Tregardem? Spytała na końcu strażniczka. Nie wiem, wygląda jakby spał. Mewa nie skomentowała tego stwierdzenia Myszki. Zadawniona nieufność do obdarzonych magicznymi zdolnościami mężczyzn nadal trwa w umysłach niektórych czarownic, choć powinna była już zniknąć. Strażniczki ruszyły z posad góry, by ocalić swoją ojczyznę, a przecież przybyły tutaj z odległej przeszłości. Adept dokonał czegoś więcej. Świt rozlewał się po niebie. Destri odstawiła kubeczek z dzióbkiem, z którego kropla po kropli wlała Karisowi do ust swój najsilniejszy lek wzmacniający. Napój utrzyma ciało młodzieńca przy życiu, ale nie przywoła duszy, która je opuściła. Poranny wiatr przyniósł słony zapach pobliskiego morza. Kapłanka wysłuchała posłania z Lormtu. Mieli wracać, zakończyli poszukiwania. Znalezione w czasie przestrzeni bramy zostały zamknięte i zniszczone. Ich bramę najtrudniej było unieszkodliwić z powodu krwi, którą przelano dla jej otworzenia. Destri wyczuła w pobliżu jakiś ruch. Jasta stanął nad nieprzytomnym Karisem. Nadal żarzy się w nim iskierka życia, powiedział w myśli. Kapłanka szybko odwróciła się do Rentana. I jak można do niej dotrzeć? Kto daje życie głosie Gunory? Kto ocaliłby bohatera, który oddał życie za jej ziemię? W takim razie, położyła dłoń na sakwie z medykamentami, poszukam tej iskierki. Będzie to inna wyprawa niż wtedy, gdy znalazła Nolar. Nie wyruszy bowiem na poszukiwania w czasie lub przestrzeni, ale poza nimi. Opowiedziała o swoich zamiarach Myszce i Illyrii. Zaskoczył ją jednak fakt, że najpierw przyłączyła się do nich Tila, a potem bez słowa również Grak. Wypiła napój, który miał jej dopomóc wędrówce, po czym wyciągnęła się obok nieruchomego ciała Karisa. Do jej wnętrza napłynęła siła, którą współtowarzysze mogli jej ofiarować. Ogarnęły ją ciemności i zrozumiała, że podąża śladem kogoś, kto wcześniej uciekł tą drogą. Fale strachu biły w nią jak morskie bałwany o skalisty brzeg. Całą siłą woli utrzymywała w myśli obraz Karisa. Nie bezsilne leżącego na ziemi, ale młodzieńca w pełni sił fizycznych i umysłowych.
Mknęła czarnym traktem w dół, czując, iż niewidzialna moc pochłania jej siły. Później dostrzegła szarawą smużkę. Ta smętna pozostałość duszy rozpaczliwie przywarła do muru, który ją więził. Tylko smużka. Nie, nie uwierzyła w to. Destri zaczęła przekazywać do duszy młodego Tregarta obraz, który zachowała w pamięci. Tam, tam i tam. Bezgłośnie poprosiła o wsparcie. Siły napłynęły i trwały, gdy budowała nowe ciało z żałosnego, szarego strzępu. Kerisie! Zawołała w myśli. Później otworzywszy oczy, zobaczyła nad sobą słońce i swoich towarzyszy. Tak połączonych więzami przyjaźni, że nic nigdy ich już nie zerwie. Odwróciła głowę. Młodzieniec powoli uniósł powieki. Na jego twarzy malowało się zdumienie. Nie, nie stał się kretynem, lecz dzięki łasce antarowej pani tym, kim był przedtem, inteligentnym młodym mężczyzną. Kerisie! Zawołała z radością na cały głos. Nie musisz mi ogłuszać, pani, odparł z uśmiechem. Jestem tutaj.